Cześć, witam w kolejnym odcinku Zanzira. Dzisiaj Wam opowiem o Józku, skąd w ogóle imię Józek, jak ma naprawdę na imię, jak się poznaliśmy, jak nauczy się języka polskiego, no i pokażę Wam różne filmiki z 2015-2017, więc zaczynajmy. Cześć i czołem, nie pytajcie skąd się wziąłem, jestem wesoły Józek, czemu nie wózek? A gdzie masz swój wózek? Gdzie masz? Czekaj, Kamila, czekaj. Ty? Mówi. No gdzie masz ten swój wózek? Gdzie? Gdzie? Łapi. A! Amna! Kamila, czekaj. Nie ma Józka. Dobra, nie ma. Czekaj, nie ma wózka. Nie. No i to wyglądało tak, że w 2012 roku, gdy mój tata pierwszy raz poleciał na Zanzibar, miał do przeszkolenia ludzi i miał też wybrać tych, którzy nadają się na budowę tego hotelu. No i któregoś dnia przyszedł do niego Józek i powiedział: Kaka, ucz mnie. Kaka po swahili znaczy bracie, no i po angielsku powiedział: ucz mnie. No mój tata wtedy powiedział, że ale to możesz iść do szkoły, która jest chyba w miejscowości obok i możesz się nauczyć tego wszystkiego. Ale Józek wtedy powiedział, że no nie może iść do szkoły, bo musi pracować. Miał wtedy na utrzymaniu 7 sióstr i mamę, bo ojciec mu bardzo szybko zmarł i brat też. No teraz wiadomo, one wyszły za mąż i inaczej to wygląda, no ale wtedy no, nie mógł sobie pozwolić na naukę. No i tata się zgodził i powiedział, że dobrze, ale będę od ciebie wymagać 2 razy więcej niż od przeciętnego pracownika. No i tata mówił, że nieraz robił mu pod górkę, robił mu na złość, żeby sprawdzić na ile jest wytrzymały Józek i Józek nigdy się nie poddał. Józek, oprócz tego, że chciał się nauczyć wszystkiego, co jest związane z budową, z wykończeniem wnętrz, wiecie, ta elektryka i takie tam, to chciał się też nauczyć języka polskiego. No i to mój tata mówił coś tam po polsku, uczył go jakichś tam tekstów. Jak ja przyleciałam w grudniu 2014, to Józek oczywiście powiedział mi cześć i czołem, nie pytajcie skąd się wziąłem, jestem wesoły Józek i ciągnę wózek. No i też powiedział różne inne teksty, różne rzeczy, różne słowa, które są związane z budową, jakieś tam, nawet nie pamiętam co, ale mam filmiki, to wam puszczę. Jestem wesoły Józek i ciągnę wózek. I lubię lody. Nie. A, okej, okay, i lubię lody. Nie peskuj. Okej. Ja, wait, again? Yeah. Nie peskuj. Strugarka, wezarka, a piłować, piłać, nie. Nie podskakuj, siedź na dupie i przytakuj. I przytakuj. Nie wiesz nigdy kobiecie, dobra radę ci dam. Piątka. Kamila, daj mi zmęczony? Nie. A, nie. Daj mi spokój. Okej. Czy ten pani i pani co sobie zakochani, czy ta pani ego pana chce? No i po miesiącu musiałam iść do pracy i dostałam Józka do pomocy, żeby on tłumaczył to, co ja chcę przekazać tym pracownikom. I ja mówiłam coś tam po angielsku, on coś tam po polsku i tak się dogadywaliśmy. No i on tłumaczył tamtym pracownikom po swahili. No i wtedy też codziennie Józek przychodził do mnie po pracy z zeszytem i uczył się języka polskiego. No i mnie uczył coś tam po angielsku, coś tam po swahili. No te podstawy po swahili mnie nauczył. Wypisał mi wszystko to ja, ty, on, ona. No i w sumie z dnia na dzień coraz lepiej mu szło, mi też. No i teraz potrafimy się dogadać w 3 językach. Tylko oczywiście ja nie mówię perfekcyjnie po angielsku ani po swahili, ale jakieś tam podstawy znam, więc sobie mieszamy te 3 języki, jak nam się powie. Czasami jest tak, że w jednym zdaniu są 3 języki. Ale możecie zobaczyć, jak to wygląda. Później gdzie? Mi leo sikuapa. Mimi kula la hapa, pójdzie na rafiki. Zapraszamy tutaj, gdzie będzie spić. Oni mają hotel. To są typowi biali, śpią w hotelu. Okay, maybe I can put bike inside. No, możesz się to tam wrzucić. Tak, wrócimy się jeszcze tutaj, Józek. Bo oni, wiesz gdzie oni śpią?
Oni śpią w Simba Garden, tak? Simba Garden. No. Simba Garden. Pale. Padzie? Ja, w padzie. Simba Garden. Przy drodze. I no łapi in dame. Dame, wiem. Dame hapa. And badaj barabara kubła na pal. A, Simba! Za drogą. Teraz wiem. Teraz, no, teraz już wiem, nie? Working all the day. Ale iż to day off. Day off. Przerwa. Przerwa, dużo śpi. Będziesz dużo spał, co? Jutro jest niedziela, już masz weekend. Jest. Yeah. From now is weekend. Yeah. Maybe dzisiaj trochę komando na Rimsy. No, i co komando, Leo? Promilę zupełnie. Jakiś alkohol? Co? Czemu? Czemu nie? Alkohol? Nie, nie ksiądz ty. Na pana alkohol. Na pana? Czemu mówisz posła i na pana? To lat. O! 100 lat. 100 lat. Nie, nie możesz mieć 100 lat. Uważaj. No, 100 lat to mamy radę. Może, Robert. Dobra. Okej, okay. Czekaj. No, albo te deski weźmiemy. Jest w porządku. Może są deski... Józek, tu! Ale być... Ale na przykład... Na rowerze? Nie. Deska tu, rower gdzie? Rower ty będziesz nie. Nie, to jest naprawdę super. Apa, ja tu. Dobra. Jeszcze wam opowiem o jego prawdziwym imieniu, bo tak naprawdę Józek nie ma na imię Józek. Ale może wam puszczę filmik z 2015 roku, bo pamiętam, że wtedy chcieliśmy nagrać jakiś odcinek, ale Józek pracował, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby usiąść i coś ponagrywać, więc stwierdziłam, dobra, to Józek pracuje, a ja będę nagrywać. I on tam właśnie opowiada ze mną o jego prawdziwym imieniu. Nie wiem, czy opowiadamy o Józefie, no bo Józek jakby sam się ochrzcił Józef i wszyscy do niego mówią Józef, ale że my mówimy do niego po polsku, to mówimy do niego Józiu. Cześć, Józiu. Cześć. Józiu, tak. Chodźmy nagrać coś. Gdzie? Nagrać, chodź. Okej. Czekaj, Józek. Gdzie masz rękawiczki? Chcesz znowu dostać uczulenia? Co? Gdzie masz rękawiczki? Ale gdzie jest kamera? To jest kamera z tym, tak? Czekaj. Ale gdzie jest kamera? Tu jest kamera. Gdzie jest kamera? A kamera, ja jeszcze przepraszam. Józek, chodź, idziemy nagrać coś. Łapi. Może tam? Nie, teraz praca. Józek! Tak, czemu? Nie mam czasu. A to jest teraz praca. Przepraszam. Nie. Tak. Józek, nie rób mi tego. To jest bardzo important, wiesz? Bardzo ważne. Tak, bardzo ważne. Nie. Józek, ja się długo tu jestem. Ja się ubrałam, żeby... Może później. Nie. Może później, teraz nie. Przepraszam za mnie. Tak. Głupi jesteś. Ja? Dziękuję bardzo. Ale czemu nie? Józek pracuje. Więc nie możemy nagrać nic. Chyba, że tutaj. Jedyna opcja. Józek, co robisz? Opowiedz. Polskimi słowami. No. Opowiadaj. O, może moje płaci. O, to ty też? Dobra, Józku. Co robisz? Jestem na pracy. Jest w pracy i co robisz? To jest malować, to jest pędzel, ale wiesz co Wiemy, widzimy. Józek maluje krzesła. No a o czym chcemy dzisiaj rozmawiać? Co chcemy nagrać, co? O czym? Nie wiem, gdzie. O Józku nagramy filmik. Józek, nagramy o tobie filmik, co? Tak? Czemu nie? Czemu nie, właśnie, czemu nie? Józek uwielbia mówić czemu nie. No to opowiedz, jak masz naprawdę na imię? Co jest? Jak masz naprawdę na imię? Super. Gdzie na lako? Józek. Nie Józek. Gdzie na lako? Posłuchaj, bo... Gdzie na lako Józef? Voice. Jest, voice, właśnie. Józek naprawdę ma na imię voice. Tak, mam na... Józek, co to znaczy na polskie? Po polsku co znaczy voice? Co? Voice po polsku, co to znaczy? Nie wiem. Głos. Głos? Głos. A, tak, głos. Tak, głos, czyli Józek ma na imię głos. A czemu?
Nie wiem, ale to ja jest... Ja wiem. Józek ma siostrę bliźniaczkę. Ale na przykład... I czekaj, i opowiemy. Józek ma siostrę bliźniaczkę. I... On zawsze płakał, a ona była grzeczna, więc rodzice nie, nie, nazwali nie, nie, tak, nie, nie. Tak, nie kłopot. Nie. Józek zawsze był tym głośniejszym. A prawda wyszła na jaw. Nie. Tak. Może, nie wiem. Może nie. Ja było mało. Tak, byłeś nie mały, wiem. Płakałeś. Ale ty... Stanie. Kurde, radyki. No, właśnie tak było. Józek, opowiedz, czy masz żonę, dzieci, opowiedz wszystko. Ja tak, mam. To patrz się tam imię. Opowiadaj, jak mają na imię. Szybko, szybko. Ale moja żona? Tak. Laurencja. Tak, Laurencja. Jego żona to Laurencja. Ile ma lat? 21. 21? Tak. No, to jest rok starszy. A ty ile masz lat? 25. Józek już jest to stary. Tak, ale stary, bardzo. Dziadek może. Tak, ty jesteś dziadek, ja jestem babcia. Czemu nie? Tak, czemu nie? No, to teraz powiedz, jak ma twoja córka na imię? Amanda! Drugie imię? Tak, drugie. Drugie? Drugie. Pierwsze imię to Amanda, ale to jest ciepło naprawdę. Tak, ciepło. Jest. No, mam specjalnie takie rzeczy. Amanda? Mhm. Drugie? Loveness. Loveness, właśnie. Jego córka ma na imię Laurencja, a jak ktoś woli... Córka nie, córka Amanda. Córka. A ja powiedziałam Laurencja? Tak, nie mówię Laurencja. Już mi się mylą te imiona. Jego córka to Amanda, jak ktoś chce to jak... Loveness? Loveness. Loveness, czemu nie? Czemu nie, dobra, może być. No i co jeszcze powiesz? O sobie. Co? Co jeszcze powiesz? Nie. Gdzie mieszkasz? Mieszkasz na Zanzibarze? Byłeś mało mieszkać zawsze na Zanzibarze? To. Były. Nie. Nie. Czyli gdzie mieszkasz? Na kontynencie. Tak. I jak się nazywa twoja wioska? Jak? Moja wioska? Super. Dina Village? Ndiuka. Jak? Ndiuka. Właśnie tak. Ale Continental, mhm. Ndiuka, Iringa. Dobrze. Iringa. Dobrze. I ile lat już jesteś tutaj na Zanzibarze? Trzy lata. Cztery. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Nie. Trzy lata pracujesz z moim tatą, a ty wcześniej stąd pracowałeś. Ale, a Zanzibar, tak? Tak. No i w tym filmiku Józek mówi o swojej córce, a teraz dodam, że ma dwie córki i inne przez to, że no, ciężko mieć z Józkiem kontakt, jak on zmienia numer telefonu dość często. No i nie miałam jak się z nim skontaktować i ostatnio się udało. Odpisał mi na Facebooku, podał swój numer telefonu, no i rozmawiam z nim, no i mówię. No i Józek, jak tam Laurencja, czyli jego żona i Amanda. A on mówi i Happiness, a ja, kto? A on, moja córka, ty nie wiesz? A ja, Józek, skąd mam wiedzieć? A on mówi, no i ma 11 miesięcy. Serio. Rok temu byłam na Zanzibarze i ta jego żona musiała być już w ciąży i on mi o niczym nie powiedział. Ale mojej siostrze też nie powiedział. I naprawdę ja nie wiedziałam o tym. Ale taka jest kochana, jak mi wysłała te zdjęcia. Nie mam filmików, ale mogę wam tutaj wstawić zdjęcie, zobaczycie. Jak ona jest kochaniutka i w ogóle bardzo podobna Józka. Bo właśnie ta Amanda bardziej jest podobna do mamy, a Happiness do Józka. W ogóle Józek często mnie zaskakiwał, jak sam sobie właśnie przytworzył pełne zdania i znał jakieś tam pojedyncze i nagle ja słyszę, a on mówi takie jakieś brzydkie słowa. A Józek, skąd to znasz? A ja sam wymyśliłem, ja. Okej. I mam jeden filmik, jak... No ja tam mówię do pracownika, po co chili, busu, to znaczy daj buzi. I on do kamery mi tam buzi dał. No i zobaczcie, co Józek stworzył. Daki. Gdzie hapa? Gdzie hapa? Nene.
Busu. Wewe. Busu. Busu apa? Apa, ha? Hmm. Ani to samu dani. Samu. Samu Dai busu, soto? Busu. Dai busi. Pocałuj mnie w dupie. Józek, busu ma taką? Pocałuj mnie w dupie, tak. Czemu nie? Czemu nie? Nie mów busu. Daki. Daki. Józef se ma... Busu ma taką... jakie? Chuju bajasana. Wewe, busu ma tako ja. Józef se ma, hapana mimi se ma. Mam to nagrane. Józek jest niedobry. Ty mów, ja nie mów. Jesteś niedobry, Józek. Ty mów. Co? 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 Co, Józek? Mimi, kocham. Kocham, nie wiem, kocham. Lajki. Lubię. Lubię. Mimi, lubię... piosenka i na ciebie zaciekać, wiesz? Ale imię. Daj mi imię. Piosenki, tytuł. Imię, daj mi imię. Tytuł. Yeah, find it in my tytuł. Computer. Okay. YouTube. Nie wiem, czekaj. Przypomnę sobie zaraz. Józek chce tę piosenkę. Wyczasem powiedział mi i na ciebie zaczekać i musiałam sobie skojarzyć, jaką piosenkę chcę. Super. No, popłyniemy daleko. Moja ucho, kurwa. Czemu przeklinasz? Nie dobrze. Ale co jest? Co powiedziałeś ucho. Jestem? Ślepy. Tak. Ale powiedziałeś ucho. Co? Powiedziałeś ucho. Nie oko. Nie oko. Nie powiedziałeś oko. Ucho. To jest. To chcesz tą piosenkę? Mhm. Bo mój tata miał taką piosenkę w aucie. Napisz. Niebieska Nokia. Gdzie jest moja niebieska Nokia? Ja? Ja chcę? Ja chcę tutaj. Chodź. Okej, możesz nagrywać. Okej. Okay. Może on, nie. Musisz nagrywać. Bardzo dużo. Nie, nie, nie. Będzie. No ale ty pasuje tobie, wiesz? Pasuje. Okay. Józek, let's go to Michambi. With her? Yeah, with her. Hey, możesz mi to wyjaśnić. No i to chyba by było na tyle. Może kiedyś jeszcze coś opowiem o Józku. Póki co chcę wykorzystać te stare nagrania. Jeszcze z 2015 roku, bo moim zdaniem są bardzo śmieszne. A wiem, że bardzo lubicie Józka, więc myślę, że fajnie będzie wam się oglądało te wszystkie filmiki z jego udziałem. Żegnam się z wami.